Nagrywam ten filmik w imieniu wszystkich chorych dzieci, które nie mogą same się bronić. Wszystkich chorych dzieci w łonach matek. Wszystkich tych dzieci, których matki chcą się ich pozbyć. Chcą je wyeliminować, poddać aborcji. Mamo, pozwól mi żyć. Pozwól mi się pożegnać. Pozwól mi odejść z godnością. Nie zabijaj mnie. Gdybym był zdrowym dzieckiem, gdybym była zdrowym dzieckiem, również później mogłoby się przydarzyć coś, co sprawiłoby, żebym cierpiała, a ty cierpiałabyś razem ze mną. Tak jak każdy rodzic cierpi, kiedy jego dziecko cierpi. Mamo, nie uciekaj przed tym cierpieniem, pozbawiając mnie życia. To cierpienie, które zadasz mi i sobie, zabijając mnie, być może będzie nie mniejsze niż to cierpienie, które przeszlibyśmy razem, gdybyś urodziła mnie i godnie pożegnała. Nawet jeśli jestem śmiertelnie chora, nawet jeśli umrę kilka chwil po porodzie, nawet jeśli trzeba się będzie mną zajmować w trudnym stanie przez miesiąc czy rok od porodu, daj mi szansę. Daj mi szansę na życie, choćby najkrótsze, albo daj mi szansę na godne pożegnanie. Każdy człowiek zasługuje na taką szansę. I każdy człowiek dorosły, i mniejszy, młodszy. Dziecko w łonie matki, i dziecko w przedszkolu, i dziecko w szkole, które zachoruje, jest genetycznie chore, albo po prostu ulegnie wypadkowi, zasługuje na szansę. Na szansę godnego pożegnania, na szansę godnej opieki, na szansę miłości. Być może ty, mamo, nie będziesz mi w stanie dać tej miłości. Ale znajdują się w Polsce, na świecie ludzie, którzy takim dzieciom jak ja, dzieciom śmiertelnie chorym, dają miłość. Nawet przez bardzo krótki czas. Ci ludzie pracują w hospicjach perinatalnych, na oddziałach neonatologicznych. Ci ludzie zaopiekowaliby się mną. Nawet gdybyś ty była zdeterminowana do tego, żeby na mnie nie patrzeć. Dlatego, że moje cierpienie byłoby dla ciebie zbyt trudne. Jeszcze raz proszę, w imieniu wszystkich chorych dzieci, dajcie nam szansę.